naprawdę dotarło to dwa dni później. Pierwszego dnia to zaraz po zwycięstwie. Oczywiście oficjalnie zostaliśmy mistrzami świata, mijając celowniki konkursu zręczności, tak? I wtedy już było wiadomo, wrzawa na stadionie, prawda, mnóstwo ludzi krzyczy, cieszy się i tak dalej. Ale tak naprawdę ja się oczywiście popłakałem, razem zresztą z moim luzakiem, bo to było coś niesamowitego. To nie jest tak, że nadeszła godzina i mówię, o, mistrzem świata jestem, ale super po prostu, fajnie. To gdzieś cały czas dociera do mnie, ja się bałem najbardziej tego, że ja się rano obudzę następnego dnia i będę musiał déjà vu, nie? Powtórzyć dzień poprzedni. I tego się naprawdę bałem, to było dla mnie, to był kosmos, to już potem przeszło w jakąś paranoję po prostu, nie? Mimo, że wszyscy przychodzili, gratulowali, internet huczał, Facebook, wszyscy, miliony wspaniałych życzeń i gratulacji, ale gdzieś człowiek z tyłu mówi, nie, to się nie wydarzyło, nie? No ale z drugiej strony tak sobie usiedliśmy potem na spokojnie, czemu to się miało nie wydarzyć? Przecież byliśmy przygotowani, mieliśmy wspaniałego trenera kadry, mieliśmy wspaniałe bryczki, mieliśmy super konia, przeżyliśmy w tym sezonie chyba z 10 zgrupowań, na których jeździliśmy, rzeźbiliśmy te elementy, które powinniśmy robić, no to dlaczego miałbym nie zostać? No i nagle potem już tak jakoś popatrzyłem, ten medal ciągle jest, także długo z nim spędziłem na szyi. Nie do końca byłem pewny, na ile mogę sobie pozwolić, jeżeli chodzi o ryzyko jazdy w maratonie. Pamiętajmy o tym, że maraton odbywa się bardzo szybko i bardzo łatwo o błąd lub wypadek. Ale wtedy moja siostra, Weronika, trener kadry narodowej, która jest udziałowcem, że tak powiem, tego wyniku, powiedziała, jedź swoje. I się udało. Zaprzęgu nie byłoby bez konia. Sonet, nasz mistrz świata, to 10-letni Ogier Śląski, który został otoczony opieką naszej stajni od praktycznie 6 lat. Zaczynaliśmy od znanej wszemi wobec kawaliady. Na dzisiaj Sonet to prawdziwy sportowiec, otoczony profesjonalną opieką, prowadzony indywidualnym treningiem i oczywiście indywidualną dietą, która pozwala mu poczuć się bardzo dobrze. To jest coś po prostu, nie wiem, nawet nie potrafię tego słowami opisać. I niby człowiek przychodzi potem do tej samej pracy, do tych samych koni, do tej samej stajni, ale to już jest trochę inaczej, nie? To już jakby, no i ta wizja, nie? Że to ten Polak, ten zwykły taki, no spod Wałbrzycha, no ten z Książa, taki, nie? Te konie takie śląskie, takie, no takie nasze, nie? Te nasze bryczki, ten Glinkowski, przecież Glinkowski jest największą firmą na świecie, która produkuje bryczki, tak? I my, Polacy, potrafimy wspólnie działać w jednym kierunku, osiągając taki sukces? To jest niebywałe. Jak teraz sobie nawet myślę, to mi się gęsia skórka pojawia, bo to jest po prostu nie do uwierzenia, co zrobić, żeby zostać mistrzem świata. Zero kompromisów. Jak mówimy z angielska, no exceptions. Nie ma możliwości, żeby było coś ważniejszego niż koń, bryczka i ludzie.